Odsłuch społeczny. Cześć, nazywam się Joanna Gierzyńska i witam Was w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Możecie znaleźć nas na iTunes, Spotify, YouTube i SoundCloudzie. Obserwujcie również nasze profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Moim dzisiejszym gościem będzie Michał Rauscher, antropolog i kulturoznawca, z którym porozmawiam o chłopach, o tym, jak wyglądało ich życie w folwarkach, czym była pańszczyzna i jak wyglądały bunty chłopskie. To na sam początek chciałabym zapytać, dlaczego historia Polski, której uczymy się na lekcjach historii, nie można jej rozpatrywać jako historii całego narodu? Z tej prostej przyczyny, że tam po prostu większości tego narodu nie ma w tej historii. Historia Polski, która jest prezentowana w podręcznikach, a wiem co mówię, bo robiliśmy takie badania, w których przeglądaliśmy podręczniki treści nauczania historii właśnie między innymi pod kątem obecności chłopów czy innych warstw społecznych. Tam to jest w bardzo ograniczonym zakresie, no bo chłopi gdzieś tam w tle jakichś wydarzeń się pojawiają jako podmiotów historii, czy w ogóle jako historii tej części narodu naszego, w której chłopi jakąś rolę by ważniejszą odgrywali. Po prostu nie ma. Z tego też powodu uważam, że po prostu to jest historia, która jest niecałą historią w tym sensie, że w większej części naszego narodu, jak go rozumiemy dzisiaj, po prostu w podręcznikach do historii i w tej historii nie ma. Wyszła właśnie niedawno pana nowa książka o ludowej historii, głównie o historii chłopów. I jak już mówimy o chłopach, to pierwsze, co nam się kojarzy, to jest sformułowanie pańszczyzna. Właśnie czym była pańszczyzna? Ile czasu zabierała chłopom? Kto o niej decydował? Pańszczyzna to był taki sposób zorganizowania gospodarki, który występował właściwie, jeżeli chodzi o tak większą część Europy, no to gdzieś tam w średniowieczu, w sporej części. Później na zachodzie bardzo często, w zachodniej części Europy bardzo często i tak po prostu było, był zamieniany na najczęściej na czynsze czy jakieś inne tam zobowiązania. Natomiast w wschodniej części Europy ta pańszczyzna się utrzymała i pańszczyzna w Polsce generalnie to pojawiła się gdzieś tam w XII-XIII wieku i wynosiła kilka dni rocznie, to znaczy chłop w zamian za to, że dany rycerz czy też dany pan się nim opiekował czy udostępniał mu ziemię do pracy, no musiał na pańskim polu odpracować to i ta pańszczyzna wynosiła wtedy do XVI wieku no kilka dni rocznie, prawda? Generalnie gospodarstwa pańskie produkowały przede wszystkim na własny użytek, w związku z tym, no jak gdyby ci chłopi nie byli tak bardzo obciążeni tą pracą pańszczyznianą. W XVI wieku natomiast dokonało się coś takiego, co historycy nazywają wtórną pańszczyzną czy zaostrzoną pańszczyzną. To znaczy w związku z tym, że nastąpiły na zachodzie Europy i w ogóle właściwie na całym świecie te wszystkie procesy, które zbiorczo określa się mianem powstania kapitalizmu kupieckiego. Tam oczywiście bardzo różne nazwy na to są, więc jak gdyby te wszystkie procesy powodowały, że Polska stała się może nie tyle głównym importerem na świecie zbóż płodów rolnych, co jak gdyby gospodarka Polski w dużej mierze została oparta właśnie na przede wszystkim eksporcie płodów rolnych, ale też drewna i te płody rolne i drewno były pozyskiwane z pracy chłopów. I teraz jak gdyby z takiej perspektywy dla szlachty najbardziej opłacalną formą zdobycia majątku, czyli jak gdyby no, wzbogacenia się na tym eksporcie, była po prostu niewolna praca chłopów, którą w pewnym momencie właśnie zaostrzono w XVI wieku i ona przestała mieć wymiar taki kilku dni rocznie, a zaczęła mieć wymiar kilku dni tygodniowo. Najpierw w 1520 roku wprowadzono statut, w efekcie którego pańszczyzna została wyznaczona na minimum jeden dzień tygodniowo, a de facto w XVI wieku oddano praktycznie całkowicie władzę nad chłopami w ręce poszczególnych właścicieli poszczególnych ziem i poszczególnych chłopów. W związku z tym mogli oni sobie ten wymiar pańszczyzny dowolnie wyznaczać. Mogło to być na przykład 3 dni w tygodniu, mogło to być na przykład 10 dni w tygodniu i wtedy pańszczyznę musiały też wykonywać inne osoby zamieszkujące dane gospodarstwo, prawda? I wtedy jak gdyby ich dni, tak zwane dni pańszczyzniane się sumowały w to, że odpracowywali
10 dni w tygodniu, jak gdyby całą rodziną. Czyli jeżeli na przykład 3 osoby z danego gospodarstwa szły na jeden dzień, no to dane gospodarstwo miało, prawda, 3 dni pańszczyzny zaliczone. Więc w taki sposób jak gdyby funkcjonowało to, że bywało tam na przykład 10 czy więcej dni tygodniowo. Poza pańszczyzną, czyli pracą niewolną, czy to jest pracą, za którą chłopi nie otrzymywali wynagrodzenia, oni byli do niej zmuszani, dlatego że, no jak gdyby byli, mówiąc metaforycznie, ale też nie do końca, byli po prostu własnością danego pana, więc byli zmuszeni ją wykonywać. Chłopi wykonywali ileś tam dodatkowych prac, zwłaszcza w okresie w intensywnych prac polowych, czyli tam wiosną przy zasiewach i w lecie przy zbiorach. Kiedy to wykonywali jeszcze poza pańszczyzną dodatkowe prace, które były, no już w ogóle nie były zaliczane na pańszczyznę, plus do tego płacili jeszcze czynsze i plus do tego płacili jeszcze sporo podatków i różnego rodzaju tak zwanych danin, które należało panom oddawać. I jeden z takich najbardziej charakterystycznych był tak zwany przymus propinacyjny. Był to przymus, który określał, no tu w zależności od dóbr, prawda, w niektórych dobrach on określał, że chłopi powinni w danym okresie czasu spożyć określoną ilość wódki wyprodukowanej w pańskich gorzelniach, bądź też no, zapłacić ekwiwalent pieniężny w innych ziemiach. Więc no, tych różnych zobowiązań chłopi mieli bardzo dużo. A propos jeszcze pańszczyzny, czym ona się różniła od czynszów? Dlaczego w Rzeczpospolitej była ona stosowana, nawet kiedy w Europie Zachodniej oczynszowano chłopów? Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć. To znaczy spory na ten temat, dlaczego w Polsce utrzymała się pańszczyzna, dlaczego nie oczynszowano chłopów, były prowadzone i są prowadzone właściwie przez historyków nieustannie. Można kilka tropów wskazać. Pierwszy trop byłby taki, że czynsze płacone z gospodarstw chłopskich nie przynosiłyby szlachcie takich zysków jak po prostu darmowa niewolna praca, którą chłopi wykonywali na ich ziemiach. Dlatego, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z wahaniami wartości danej waluty, no to a czynsz oddajemy taki sam, prawda? Więc raz, jeżeli mamy ustalony taki sam czynsz, że tam on wynosi tyle i tyle, no to w momencie, kiedy na przykład wzrasta wartość waluty, no to wysokość tego czynszu się jak gdyby automatycznie zmienia. Poza tym, no to powoduje, że następuje przede wszystkim rozwój gospodarstw chłopskich. To znaczy chłopi po prostu cały czas dysponują swoim czasem na to, żeby rozwijać te gospodarstwa, rozwijać je technologicznie i z tych gospodarstw oddawać panu pewną część jak gdyby swojego zarobku. Więc jak gdyby z perspektywy gospodarstw szlacheckich, tak zwanych, czyli folwarków, no to było mniej opłacalne. To znaczy bardziej opłacało się po prostu samemu organizować, prawda, ten handel i produkcję i czerpać z tego bezpośrednie zyski i zyski z pracy niewolnej, czyli z pracy, za którą nie płaci się pensji, czy nie płaci się jakiejś tam odpowiednio ustalonej kwoty pieniędzy. No i to tam możemy oczywiście takich wyjaśnień mnóstwo podawać. No to się też wiąże z ogólnym systemem, na przykład we Francji, gdzie przede wszystkim płacono czynsze, bardzo wysokie czynsze. To nie jest tak, że jak gdyby czynsze to jest coś, co byłoby od tej pańszczyzny lepsze. Powstawało coś takiego jak to, co nazywaliśmy później monarchią absolutystyczną, która organizowała też bardzo wiele prac związanych z zarządzaniem i administracją centralnie sterowanego państwa. W związku z tym jak gdyby bardzo często ta szlachta, zarówno we Francji, jak i w Anglii, odnajdywała się po prostu na stanowiskach administracyjnych. W Polsce tego nie było, w związku z tym, że no, istniał system tak zwanej demokracji szlacheckiej, w której poszczególne dobra jak gdyby były takimi trochę niezależnymi, mówiąc metaforycznie, państwami. Więc tu jak gdyby można było mnożyć wyjaśnienia i wspierać się i myślę, że ten spór tak naprawdę no, nie ma jednej przyczyny. Myślę, że tam był cały szereg przyczyn i cały szereg różnego rodzaju procesów historycznych, społecznych, ekonomicznych, ale też kulturowych, które jak gdyby do takiego efektu doprowadzi. Odsłuch społeczny. W każdych dobrach pan jak gdyby według siebie zarządzał tymi dobrami, ale na przykład w takich instruktażach dla zarządców folwarków, w niektórych instruktażach pojawia się informacja, jak należy organizować małżeństwa chłopskie. To znaczy tam jest oczywiście przede wszystkim do tego, żeby zachęcać do takich małżeństw, dlatego że im więcej chłopów, tym więcej darmowej pracy.
Poza tym, jak gdyby panowie ingerowali też w małżeństwa w sytuacji, w której w ich wyniku mogliby utracić jakąś część swoich ziem. To znaczy, kiedy ktoś by się ożenił i w posagu wniósł jakiś kawałek ziemi, który mógłby przez małżeństwo przejść do jakiegoś innego pana, no to wtedy na takie małżeństwo nie wyrażano zgody. Co do innych elementów, no warto tutaj podkreślić, że właściwie do drugiej połowy XVIII wieku pan w własnych dobrach mógł zabić chłopa i nie poniósłby żadnych konsekwencji. Dlatego, że pan był jedynym sędzią w takich dobrach, no i mógł jak gdyby stwierdzić, że pobicie chłopa, które zlecił, a które skończyło się śmiercią, było usprawiedliwione. W XVIII wieku co prawda zakazano zabijania chłopów, ale no, bardzo trudno było takie zabójstwo udowodnić i karę za to była de facto symboliczna, więc no, tutaj to jest dość znacząca ingerencja, że no, pan po prostu mógł zabić chłopa we własnych dobrach i no, chłop był po prostu jego własnością w takich dobrach i mógł z nim zrobić co chciał. Poza tym panowie też przegrywali chłopów w karty na przykład, sprzedawali chłopów, istniał handel chłopami i chłopkami, więc pole ingerencji pańskiej w gospodarstwo chłopskie zależało tak naprawdę tylko i wyłącznie od inwencji i jak gdyby chęci danego pana. Wspominał pan właśnie o prawach, które były w XVIII wieku, a przecież to już jest okres zaborów. I jak to jest, że pańszczyzna, ten stosunek pana do chłopa, że to wszystko przetrwało upadek Rzeczpospolitej? To nie było przedmiotem moich badań, ale tam to pytanie się pojawiło, to znaczy do jakiego stopnia pańszczyzna miała swój udział w zaborach. To znaczy należałoby się zastanowić, bo zwróćmy uwagę na to. Mamy Konstytucję 3 maja, który nie tyle znosi czy uwłaszcza chłopów, ale po raz pierwszy od XVI wieku wprowadza chłopów jak gdyby jako podmiot prawa do prawa w Rzeczypospolitej, co jak gdyby może być przez niektórych interpretowane jako droga do uwłaszczenia. I teraz zwróćmy uwagę, że Katarzyna Wielka organizując powiedzmy tą politykę zaborczą, wydała nawet w pewnym momencie taki manifest, który gwarantował szlachcie, że po przyłączeniu do imperium, ich własność i ich jak gdyby stosunek względem chłopów nie zostanie naruszony. Więc to tak jak mówię, no to są takie pewnego rodzaju hipotezy, które myślę, że warto by było w jakimś momencie rozważyć. Nie jest to kwestia, którą chciałem tutaj przedstawiać w sposób kategoryczny. Natomiast należałoby się zastanowić, na ile utrzymanie pańszczyzny miało swój udział w przyzwoleniu części szlachty na zabory i na politykę zaborczą. Co ciekawe, no, sama pańszczyzna została przecież zniesiona przez zaborców w XIX wieku, tak? Czyli przez cesarzy i cara. Więc no, ta pańszczyzna dosyć mocno zrosła się po prostu z tym, jak chłopi między innymi postrzegali Rzeczpospolitą i postrzegali po prostu szlachtę, tak? W historii mamy dokumentowane bunty chłopskie. Jak one wyglądały? Dlaczego właściwie tak mało o nich się mówi w podręcznikach od historii? Czy te bunty były jakoś podobne do strajków, które znamy? Po pierwsze, Rzeczpospolitej, jak gdyby ziemie, no tak jak już mówiłem przy poprzednich pytaniach, funkcjonowały tak, że jak gdyby poszczególne ziemie stanowiły taki rodzaj odrębnych państw. W związku z tym wystąpienia chłopskie nie miały takiego charakteru powiedzmy ogólnokrajowego, czy na jakimś większym obszarze ziemskim się nie pojawiały, dlatego że po prostu każdy obszar miał inne prawo ustanowione przez innego pana i każdy no i inaczej też organizował te pańszczyznę. W związku z tym te bunty chłopskie poza kilkoma wyjątkami miały raczej taki powiedzmy sobie charakter lokalny. Najlepiej znamy te bunty, które były spektakularne, takie jak Gramacja Galicyjska, Koliszczyzna, takie jak to powstanie, o którym pisze w swojej książce, powstanie na Podhalu chłopskie. Przede wszystkim z tego powodu, że one były już tak spektakularne, że trudno je było pominąć na przykład, ale jeżeli chodzi o bunty, to jest całe mnóstwo po prostu takich małych, lokalnych starć, buntów, powstań, mniejszych czy większych, które no, pojawiały się na obszarze
danych ziem. Dobrze udokumentowane są te bunty, które wybuchały na tzw. królewszczyznach. Królewszczyzny to były ziemie, które formalnie należały do króla, czyli do państwa, natomiast one były dzierżawione jakiemuś tam zarządcy. W królewszczyznach istniało coś takiego jak sąd referendarski. Sąd referendarski to była taka instytucja, do której chłopi mogli się zwrócić w przypadku, kiedy ich obciążenia byłyby na przykład nadmierne albo pan stosowałby jakieś nadmierne kary wobec nich itd., itd. Jak te sądy rzeczywiście funkcjonowały, no to jest jak gdyby inna sprawa, ale dzięki temu, że chłopi bardzo często się po prostu procesowali z tymi dzierżawcami, no to mamy wgląd w to, jak dane bunty wyglądały. I takie bunty najczęściej wyglądały w ten sposób, że wobec nadmiernych pańszczyzny czy wobec jakichś nadużyć ze strony dworu, chłopi wysyłali jakąś swoją delegację do tego sądu referendarskiego. No i ta delegacja uzyskiwała jakiś tam papier, powiedzmy potwierdzający przyjęcie danej sprawy, wracali z tym papierem i twierdzili, że dopóki teraz na przykład nie będzie rozstrzygnięcia w tej sprawie, odmawiają wykonywania tych dodatkowych obciążeń. Najczęściej wtedy no, pan czy dzierżawca reagował, prawda, przemocą, starając się zmusić chłopów do pracy. Chłopi organizowali wtedy coś takiego jak strajk rolny, czyli odmowa wykonywania pracy pańszczyźnianej czy pracy na pańskim polu. Poza tym jeszcze bardzo często na przykład blokowali, chcieli uderzać ekonomicznie w podstawy gospodarskie na danym rejonie, czyli na przykład, prawda, jak tam pan miał jakąś gorzelnię, no to blokowali albo niszczyli taką gorzelnię. Jeżeli pan miał tartak, no to tutaj podobnie. Generalnie chodzi o to, żeby jak najbardziej uderzyć, mówiąc metaforycznie, po kieszeni. I jeżeli to nie pomogło, no to czy na przykład pan organizował wtedy jakiś oddział najemników na to, żeby pacyfikować takich chłopów, no to chłopi odpowiadali na to organizacją własnego oddziału. Przy okazji jednego z buntów, który opisuję w Starostwie Libuskim, na przykład chłopi byli tak sprawnie zorganizowani, że nawet mieli swój wywiad, który dosyć intensywnie śledził ruchy wojsk. Udało im się jak gdyby doprowadzić do tego, że bez faktycznie zbrojnej konfrontacji zbrojni zostali przegnani z tamtej miejscowości. Bunt, który też opisuję na Podhalu, chłopi zorganizowali oddziały pod własnymi sztandarami i nawet wybudowali sobie drewnianą armatę. Więc to były bardzo takie daleko idące już konflikty, bardzo zaawansowane. W przypadku tych najbardziej znanych, czyli Koliaszczyzna, Rabacja Galicyjska itd., itd., no to tutaj sprawa wygląda trochę inaczej i w przypadku Koliaszczyzny, no to uzasadnieniem tego konfliktu było pewnego rodzaju uzasadnienie religijne, czyli obrona, zawsze to tak jest, że, prawda, że w takich mocnych aktach przemocy ktoś, kto ma de facto argument siły po swojej stronie, mówi o tym, że on teraz tutaj będzie czegoś bronił. W związku z tym Koliaszczyzna była, jak uzasadniano to obroną przed prawda, prześladowaniami religijnymi. Rabacja Galicyjska, no to jest zupełnie inna historia i tutaj mamy przede wszystkim to, że no, chłopi wykorzystali sytuację Powstania Narodowego do tego, żeby rozliczyć się z panami. A czy w tych buntach i rewoltach chłopskich czy brały udział kobiety, a jeżeli tak, to jakie pełniły role? W przypadku kobiet sytuacja wygląda w ten sposób, że one właściwie stanowiły jeden z zasadniczych elementów takich buntów. To znaczy, to jest tak, że po prostu bunty chłopskie były odwzorowaniem pewnego rodzaju sposobu zorganizowania sobie życia chłopów. I jeżeli na przykład chłopska produkcja opierała się na podziale pracy takim, że istniało, żeby przeżyć, żeby jakoś funkcjonować, gospodarstwo chłopskie dzieliło pracę na męskie i żeńskie i kobiety wykonywały no, równie ciężką czy monotonną pracę jak mężczyźni, ale to były innego rodzaju zajęcia, no to podobnie było w przypadku buntów. Przy okazji najlepiej znanego buntu, czyli Rabacji Galicyjskiej, funkcjonowało to w ten sposób, że mężczyźni na przykład dokonywali takiego najścia. Oczywiście tam powiedzmy cała grupa chłopów szła takim pochodem, dokonywano najścia na dwór i mężczyźni jak gdyby zajmowali się takim powiedzmy byli pierwszą falą atakujących, czyli tam rozbrajali ewentualnych
obrońców, prawda, wpadali do, przeszukiwali pomieszczenia, natomiast za nimi szły kobiety, które dokonywały plądrowania i zajmowania jak gdyby poszczególnych, powiedzmy na przykład, prawda, odbierania czy zabierania zapasów żywności czy tego typu rzeczy. Więc jak gdyby kobiety pełniły bardzo istotną rolę w przypadku buntów. Wybiegając nieco w przyszłość, to znaczy to już to nie do okresu pańszczyzianego i to nie pojawiło się w mojej książce w związku z tym, ale na przykład przy okazji wielkiego strajku chłopskiego z 1937 roku kobiety same ustawiały się przy wjeździe do wsi, tworząc rodzaj takiej żywej zapory przed żołnierzami, którzy nadjeżdżali. No, wykorzystywały po prostu pozycję kobiet w społeczeństwie, czyli to, że no, gdzieś tam ten kodeks zabraniał mężczyznom bicia kobiet i one starały się być taką żywą zaporą w związku z tym. I myślę, że to jest dobra ilustracja do po prostu roli kobiet. Bardzo, jeżeli mamy XIX wiek, już tam te epizody zaczynają być coraz lepiej zarejestrowane, no to bardzo często też tam pojawia się taki wątek, że kobiety były prowodyrami, kobiety niektóre stawały nawet na czele takich lokalnych buntów, że kobiety brały istotny udział na przykład w pobiciu urzędników dworskich i tak dalej, i tak dalej. Więc ja wręcz bym taką hipotezę postawił, że to nie jest do końca tak, że czy kobiety miały jakąś rolę, tylko to jest, jaką rolę de facto miały kobiety w tych buntach. Tak należałoby chyba postawić to pytanie. Odsłuch społeczny. Zanim jeszcze odzyskaliśmy niepodległość, jaką koncepcję niepodległej Polski mieli chłopi? To jest bardzo trudne i złożone pytanie. To znaczy, czy chłopi w ogóle mieli koncepcję niepodległej Polski? Jeszcze do połowy gdzieś XX wieku, gdyby tak przeprowadzić taką rzetelną ankietę, to większość chłopów nie identyfikowała się w ogóle z polskością. To znaczy, po prostu ten proces narodowościowy, no to się zaczyna w Polsce de facto na początku XX wieku. Brało się to między innymi stąd, że w większości przypadków chłopi po prostu kojarzyli Polskę i polskość z pańszczyzną. Na początku, na przełomie wieków XIX i XX, w wielu gazetach ludowych można znaleźć takie właśnie listy dopisane do redakcji, gdzie chłopi wyrażają obawy, że kiedy Polska odzyska niepodległość, no to wróci pańszczyzna. Podobnie na przykład w pamiętnikach chłopskich też można znaleźć takie fragmenty, które do tego się odnoszą, że pamiętam, czytałem kiedyś takie wspomnienia chłopki z dzisiejszego, powiedzmy, województwa mazowieckiego, która wspominała, że w trakcie rewolucji 905 jej dziadek, chłop, mówił, że no, chłopi powinni się zmobilizować jednak i wziąć udział w tej walce, dlatego że jeżeli nie wezmą udziału w tej walce i wróci Polska, no to wtedy wróci Polska pańska. Jeżeli zaangażują się w tę walkę, no to będą mieli okazję wywalczyć no, także Polskę dla chłopów. Ale funkcjonowanie polskości w XIX wieku ma też taki wymiar trochę uniwersalistyczno-wolnościowy. To znaczy w XIX wieku w kręgach zwłaszcza postępowych i tych kręgach niepodległościowych polskość i Polska była projektowana jako taki trochę, prawda, ideał równości i sprawiedliwości społecznej. Bardzo dużo działaczy chłopskich, którzy zaczęli jakby no, angażować się w sprawy polityczne, nie tyle jak gdyby przejmowało ten ideał i konstruowało czy w swoich pismach, czy w swoich poglądach politycznych, czy w jakichś tam swoich różnego rodzaju działaniach, konstruowało obraz tej przyszłej Polski jako właśnie takiego miejsca, w którym mamy do czynienia z równością i sprawiedliwością społeczną. Więc to, jeżeli byśmy szukali jakiejś wizji przyszłej Polski, to te wizje przede wszystkim znajdowały się w pismach działaczy ludowych po prostu, czy jakichś zaangażowanych w działalność niepodległościową chłopów. I tutaj jest też jak gdyby taka trochę taka relacja, to znaczy większość chłopów jednak nie identyfikowała się z polskością ze względu na to, o czym mówiłem, i tam oczywiście jest mnóstwo tekstów na ten temat. Natomiast kiedy już zaczynali czytać i trochę wchodzić jak gdyby w ten obszar języka pisanego i gazet i książek, no to wtedy zaczynali identyfikować się właśnie z tą polskością rozumianą w taki sposób właśnie uniwersalistyczny, czy oświeceniowy, czy jakkolwiek byśmy tego tutaj nie określili. Już po odzyskaniu niepodległości, kiedy już mamy dwudziestolecie międzywojenne,
Jaki stosunek do samostanowienia chłopów miały władze rodzącej się II RP i w jakim stopniu te władze zaspokoiły chłopskie nadzieje na godne życie w nowym państwie? Zaraz po odzyskaniu niepodległości po raz pierwszy pojawiła się tematyka reformy rolnej, której domagali się chłopi. To znaczy na wsi występował niesamowity wtedy głód ziemi i pewnego rodzaju przeludnienie, którego nie rozładowała nawet migracja chłopów do Ameryki czy do krajów europejskich. Jak gdyby wraz z powstającym państwem polskim te domagania się reformy rolnej były coraz mocniejsze, zwłaszcza, że premierem w pewnym momencie został chłop Wincenty Witos. Natomiast to trochę wyglądało tak, że w momencie, kiedy rodzące się państwo polskie potrzebowało poparcia chłopskiego, to pojawił się temat reformy rolnej, a kiedy dane zagrożenie czy dana potrzeba znikała, to temat reformy rolnej spadał. Reforma rolna pojawiła się przy okazji proklamowania niepodległości, później trochę temat wyciszono, później znowu reforma rolna bardzo mocno pojawiła się przy okazji wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i później znowu temat wyciszono, tam nawet dosyć zaawansowane były prace, ale ostatecznie stwierdzono, że jest to niezgodne z konstytucją. Ha, 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 temat jak najbardziej nam przecież znany na dzień dzisiejszy. Ten temat spadł. Co do sytuacji chłopów, była ona fatalna i była ona tragiczna. Historie, reportaże z ówczesnej II Rzeczypospolitej opowiadają o ludziach dosłownie żyjących w jakichś tam, prawda, jamach w ziemi, o potwornym głodzie, biedzie, analfabetyzmie na wsi, który powodował, że stan chłopski był w rzeczywistości opłakany. Poza tym jeszcze pamiętajmy, że w latach 30. wybuchł wielki kryzys na całym świecie, który też mocno uderzył w postawy gospodarki Rzeczpospolitej, więc poza jakąś tam wąską grupą w Rzeczpospolitej, to reszta społeczeństwa raczej była bliższa niedostatkowi niż jakiejś tam spokojnej egzystencji. De facto II Rzeczpospolita nie spełniła oczekiwań chłopskich pod kątem reformy rolnej. Tam były jakieś szczątkowe parcelacje oczywiście i tak dalej, ale to było wszystko za mało. Stąd też wydaje mi się, że też dobrze by było przyjrzeć się tej sprawie pod kątem tego, że reformę rolną przeprowadzili dopiero komuniści, to znaczy, że w Polsce, to znaczy, że była tak generalnie chłopi stanowili pewnego rodzaju siłę polityczną, którą komuniści chcieli w ten sposób pozyskać, o ile nie po prostu spowodować to, że chłopi przynajmniej w jakimś takim stopniu będą milcząco akceptowali dany ustrój, więc to jest a to, że komuniści dramatycznie potrzebowali przynajmniej milczącej akceptacji, to spowodowało, że to oni przeprowadzili reformę rolną. Dość powiedzieć, że sytuacja w II Rzeczpospolitej była tak dramatyczna, że w rejonie Spisza, czyli tam powiedzmy tego kawałka, który znalazł się w ziemiach polskich, wróciła pańszczyzna, to znaczy wróciło coś takiego jak żelarka, i było to rodzaj właśnie pańszczyzny, gdzie chłopi z biedy oddawali się, prawda, podpisywali takie powiedzmy pseudokontrakty, które de facto były zrzeczeniem się, przystaniem na dobrowolne niewolnictwo po to, żeby utrzymać jakąś tam minimalną gratyfikację i jakoś tam umieć się utrzymać z tego wszystkiego. To było, żelarka została zlikwidowana, o ile dobrze pamiętam, w latach 30. dekretem państwowym, więc to bardzo poważna sytuacja chłopów i w ogóle sytuacja społeczeństwa polskiego w II Rzeczpospolitej raczej dramatycznie odbiegała od tego, jak możemy to zobaczyć na niektórych filmach, gdzie widzimy, prawda, jakiś ułamek społeczeństwa, który gdzieś tam w kawiarniach prowadzi literackie dyskusje, w dworkach spożywa obfite potrawy i zajmuje się przechadzaniem po swoich włościach. Odsłuch społeczny. To na sam koniec chciałabym zapytać, kiedy możemy powiedzieć o takim końcu chłopów
w Polsce? Czy ta mentalność chłopska gdzieś się jeszcze ciągnęła w czasach Rzeczpospolitej Ludowej? To zależy, co rozumiemy pod pojęciem mentalności chłopskiej. Ja raczej starałbym się unikać tego typu sformułowań. To znaczy, mentalność chłopska to jest taki rodzaj mentalności, który powstaje w sytuacji, kiedy chłopi znajdują się w relacji podporządkowania. To znaczy, no, na przykład są pańszczyznianymi chłopami albo są w jakiejś innej relacji podporządkowania i oni wtedy wytwarzają takie własne wzorce zachowań, własne wzorce kulturowe, które umożliwiają im przetrwanie w ramach tej sytuacji podporządkowania. I jak gdyby to, co my określamy mentalnością chłopską, to po prostu z tego wynika. No, chłopi de facto przecież od nas się niczym nie różnią, poza tym, że właśnie znajdują się w jakiejś tam sytuacji podporządkowania. Standardowym przykładem takiej tak zwanej mentalności chłopskiej jest właśnie taka chłopska strategia przetrwania, która polega na udawaniu głupszego niż się w rzeczywistości jest. To jest taka strategia, która jest właściwie uniwersalna, można ją odnaleźć w każdej relacji podporządkowania na całym świecie i ona polega na tym, że po prostu przed panem czy przed jakimś tam władzą udaje się głupszego po to, żeby uniknąć kary, po to, żeby ukryć swoje na przykład sabotowanie pracy pańszczyźnianej czy tam jakiejkolwiek innej pracy, po to, żeby po prostu pan nie wyładowywał na nas swojego gniewu, bo uważa, że jesteśmy złośliwi, tylko myślał o nas, że jesteśmy głupsi, prawda? No to wiadomo, że różne rzeczy nam się mogą zdarzyć. I teraz jak gdyby pojęcia typu mentalności chłopskiej biorą się właśnie z tego, znaczy z tego, że chłopi po prostu w relacji podporządkowania wobec osób, które są wobec nich inne, przychodzą z zewnątrz, jak gdyby najczęściej właśnie z jakichś takich klas miejskich, z klas wyższych, po prostu się maskują w ten sposób. To znaczy maskują się udając jakąś głupotę, jakąś nieporadność, dlatego że oni są przyzwyczajeni do tego, że w sytuacji podporządkowania to im zapewnia bezpieczeństwo. I z tego właśnie biorą się przekonania, że coś takiego jak mentalność chłopska istnieje. No, weźmy pod uwagę to, że statystycznie rzecz biorąc, no, większość z nas, zdecydowana większość jest potomkami chłopów, czyli no, będąc potomkami chłopów jednak nie odziedziczyliśmy tej mentalności chłopskiej, dlatego że no, ta sytuacja podporządkowania, z której ta mentalność chłopska wynikała, po prostu zniknęła. Kiedy mieliśmy możliwość jak gdyby budowania jakichś takich relacji powiedzmy obywatelskich i jawnego buntowania się, no to ta mentalność po prostu znika i wtedy ludzie prowadzą pewnego rodzaju polityczne swoje pomysły, mogą wprowadzać w sposób jawny, nie muszą przed panem, który ma nad nimi absolutną władzę, niczego udawać, no to po prostu tego typu mentalność podporządkowanego, czy mentalność chłopska, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, znika. Więc jeżeli zadajemy sobie pytanie, kiedy zniknęło w cudzysłowie chłopstwo, no ono przede wszystkim wyemigrowało w pewnym momencie w PRL-u do miast najczęściej. Ten awans klasowy, bardzo często łączyło się to z awansem klasowym. Ktoś znajdował zatrudnienie w fabryce, ktoś awansował w tej fabryce. No, to był taki dwustronny proces. Z jednej strony to trochę odciążyło wieś, a z drugiej strony pozwoliło wielu po prostu zafunkcjonować w trochę innych warunkach. W rejonie tak zwanego Centralnego Okręgu Przemysłowego, to jest oczywiście tam jakaś historyczna nazwa, w czasie PRL-u, kiedy istniały fabryki, bardzo wielu mieszkańców wsi łączyło pracę w własnych gospodarstwach z pracą w okolicznych fabrykach, więc jak gdyby to też trochę podnosiło ich status, dawało im możliwość dywersyfikowania własnych dochodów, nie uniezależniania ich wyłącznie od pracy w gospodarstwie, więc to są wszystko procesy, które powodują, że chłopi, tak jak rozumieliśmy ich w sytuacji bycia jakąś taką osobną klasą, po prostu w pewnym momencie rozpuszczają się w całym społeczeństwie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Odsłuch społeczny.